Siemano, witam w kolejnej części kosmicznej Odysei Szeparda w Mass Effect 2. Kontynuujemy dalszą podróż po 2 latach nieżycia, czy jakby to nazwał. Wracamy. Projekt Łazarz, firma Cerberus, wskrzesiła nas. Także jedziemy. Uwierzysz w to, Shepard? To moja maleńka, lepsza niż nówka. Pasuje mi jak ulał. Skórzane fotele. Wojsko ustala standardy techniczne, ale przy pierwszych fregatach nie obchodziło ich, czy fotele przepuszczają powietrze. Wygoda jak w sektorze cywilnym. Nie chodziło o stworzenie idealnej kopii, panie Moro. Wprowadzono rozmaite ulepszenia. I to jest minus. Wolałem, kiedy Normandia była piękna i cicha. Teraz ma to coś, o czym nie chcę mówić. To jak nowotwór statku. Korzystaj z tego, Joker. Skoro musimy tu siedzieć, niech nam dogadzają. Złamię regulamin, jeśli walnę to sobie na koszuli, bo to na razie mój najlepszy wybór z rodzaju... Nie masz wyboru. Oficjalnie to statek cywilny. Cieszę się, że w ogóle masz na sobie spodnie. To zostawię sobie na czas wolny. Co oni sobie wyobrażają? Chcą, żeby SI śledziła mnie na okrągło? Balanty. Musimy kupić więcej paliwa lub skorzystać z przekaźnika masy. Nie mamy dość paliwa, żeby przebyć jakikolwiek rozsądny dystans. Wyczerpaliśmy zapas paliwa. Użyję napędu nadświetlnego, żeby dotrzeć do stacji paliwowej.
przy wyborze. Nie miałem raczej. Jesteś tu nowy, prawda? Potrafię to poznać. Pozwól, że... Dużego zamieszania. Cześć, Mohlan. Ja właśnie... Zmykaj, Fargood. Już. Oczywiście, Mohlan. Co tylko ona zechce. Cholerny łachudry. Witaj na Omedze, Shepard. Siemano. Wiesz, kim jestem? Oczywiście. Namierzaliśmy cię od kiedy pojawiłeś się w układach Terminusa. Nie jesteś aż tak dyskretny. Arya chce wiedzieć, co sprowadza martwe widmo na Omegę. Radzę ci iść od razu do zaświatów i się przedstawić. Daruj sobie. Nie szukam kłopotów na Omedze. Wszystko wokół ciebie wybucha, Shepard. Nie miej za zły Arii, że chcecie mieć na oku zaświaty. Już. Otrzymuję doniesienia o kwarantannie w slumsach, gdzie dr Mordyn Solus prowadzi klinikę. Spodziewaj się oporu na stacji transportowej. Uzyskałam też dostęp do wiadomości wymienianych przez grupy najemników. O, i tak się wchodzi. Luks. Proszę, musisz mi pomóc. Nie. Kto ci się pozwolił odzywać? Zaid Masani? Tak, to ja. Ty pewnie jesteś komandor Shepard. Podobno mamy ocalić galaktykę. Dostałeś wstępne informacje? Odrobiłem pracę domową. Cerberus przesłał mi wszystkie potrzebne dane. Według moich informacji miałem odebrać jedną osobę. To batariański łobuz. Wkurzył kogoś, kogo było stać, żeby wysłać mnie za nim. Jest nawet dopłata za schwytanie żywcem. Proszę, nie zrobiłem tego. Miałeś być cicho. Próbował mnie wodzić za nos po całym terminusie. Głupek. Tacy jak on zawsze uciekają na Omegę. Co cię łączy z Cerberusem? Spokojnie. Cerberus płaci mi kupę forsy za pomoc przy twojej misji. Tak to wygląda. W ogóle i w szczególe. Niewielu najemników zgadza się na misje samobójcze. Niewielu najemników dostaje oferty takie jak ta od Cerberusa. Misja nie zapowiada się dobrze, ale ten twój człowiek iluzja potrafi obracać dużymi kwotami. Miło cię poznać, Zaid. Czeka nas dużo pracy. Tak właśnie słyszałem. Zakładam, że człowiek iluzja powiedział ci o naszym układzie. Nie. Najwyraźniej uznał, że te informacje nie powinny trafić do akt. Dobrze, że spytałem. Jakiś czas temu, zanim zwerbował mnie Cerberus, podjąłem się pewnej misji. Może cię to zainteresuje. Słyszałeś kiedyś o Vido Santiago? To szef Błękitnych Słońc. Kontroluje całą organizację. Z tego co wiem, ostatnio zajął rafinerię Eldfell Ashland i wykorzystuje personel w roli niewolników. Firma chce rozwiązać ten problem. Dopilnuję, żebyśmy to załatwili. Świetnie. Załatwmy to jak najszybciej, żeby móc się skoncentrować na byciu bohaterami. Lepiej wsadzę to coś do paki, zanim mi zaśmierdnie. Będę gotowy, jak tylko postanowisz się zabrać za zabijanie.
wysłuchać argumentów w ciągu najbliższych tygodni. Przedstawiciele firmy żeby Rada podjęła decyzję uwzględniającą kwestię. Musimy coś wymyślić, zanim będziemy mogli skorzystać z przekaźnika Omega-4. Sonda poszła. Irydu używa się do ulepszeń broni ciężkiej, pistoletów automatycznych i karabinów szturmowych. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Palladu używa się do ulepszeń ciężkich pistoletów, pancerzy i cybernetyki. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Platyny używa się do ulepszeń karabinów snajperskich, strzelb i sprzętu medycznego. Sonda wystrzelona.
sonda poszła. Bliżej nie podchodź. Nie ruszaj się! Jeśli szukasz broni, to nie najlepiej ci idzie. Z martwymi widmami trzeba uważać. Ktoś mógł się pod ciebie podszyć. Powiedziano mi, że w razie pytań najlepiej pogadać z tobą. Są czyści. Zależy, co to za pytania. Rządzisz Omegą? Jestem Omegą. Ale potrzebujesz więcej. Każdy potrzebuje więcej. Wszyscy przychodzą do mnie. Szefową, dyrektorem, ba, królową nawet. To nieważne. Na Omedze nie ma oficjalnego władcy i jest tylko jedno prawo. Nie podskakuj, Ari. Widzę, że oboje nie lubimy, jak się z nami pogrywa. Na twoim statku miałoby to znaczenie. Tutaj liczy się tylko moje zdanie. Więc czym mogę ci służyć? Próbuję wytropić Archanioła. Ty i połowa Omegi. Też chcesz jego śmierci? Czemu wszyscy go ścigają? Wydaje mu się, że walczy po stronie dobra. Ale Omega nie ma dobrej strony. Wszystko, co robi, kogoś wkurza. Nagrabił sobie. Zbieram drużynę. Jest na liście kandydatów. Ciekawe. Stając po stronie Archanioła, nie zyskasz przyjaciół. O ile do niego dotrzesz, teraz jest w lekkich opałach. Powiedz mi, jak go znaleźć. Lokalne grupy najemników biorą każdego z bronią do pomocy w ataku na Archanioła. Może tak uda nam się go znaleźć. Wynajęli prywatną salę do prowadzenia naboru. O tam. Na pewno pozwolą ci się zaciągnąć. Co możesz mi powiedzieć o Archaniele? Mniej niż bym chciała. Pojawił się tu parę miesięcy temu i daje wszystkim popalić. Jeśli ktoś sam sobie stanowi prawo, a tutaj robią tak wszyscy, on bardzo utrudnia życie. Jest nierozważnym idealistą, ale ma dość rozumu, żeby nie wchodzić mi w drogę. Które grupy najemników ścigają Archanioła? Błękitne Słońca, Zaćmienie, Krwawa Horda to główni gracze na Omedze. Trzymają się od siebie z dala, chyba że z sobą walczą. Bardziej niż siebie nawzajem nienawidzą tylko Archanioła. A ty nienawidzisz Archanioła? Nie mam czasu na nienawiść. Ale im nie ufam. Na razie wystarczy, że strzelają sami do siebie. Dziękuję.
Dziękuję za pomoc. Ciekawe, czy powiesz to samo, kiedy najemnicy się zorientują, że chcesz mu pomóc. Szukam Mordina Solusa. Wiesz, gdzie go znajdę? Salariańskiego lekarza? Słyszałam, że próbuje pomagać ofiarom zarazy w strefie kwarantanny. Zawsze lubiłam Mordina. Nie wiadomo, czy cię wyleczy, czy zastrzeli. Co możesz mi o nim powiedzieć? Był w salariańskim oddziale do zadań specjalnych. Błyskotliwy i niebezpieczny. Tylko nie daj mu się rozgadać. Nie umie się zamknąć. Jeśli koniecznie musisz go znaleźć, leć promem do strefy kwarantanny. Oczywiście nie wiadomo, czy cię wpuszczą. Jedna rewizja i od razu do rzeczy? Zwykle ludzie chcą dowiedzieć się więcej na mój temat. Twoją śmierć zepchnięto na dalszy plan, ale nie była tajemnicą. Musiałam się upewnić, że to naprawdę ty. Mogłeś być kimkolwiek. Czymkolwiek. Z czasem się okaże, czego potrzebujesz. Mnie to ciekawi, ale Omega macie gdzieś. Może jeszcze tu wrócę. Może tu będę. Kumple nie dostaną twojej działki. Musicie mieć własną broń i pancerze. O, ale widzę, że z tym nie będzie problemu. Nie, to nie gwarantuje członkostwa w błękitnych słońcach, zaćmieniu ani krwawej hordzie. Jesteś wolnym strzelcem. Koniec, kropka. Jakieś pytania? Czemu najemnicy zasadzają się razem na Archanioła? Jesteś na Omedze od niedawna, co? Robi co może, żeby nam dowalić. Znikające transporty, sabotaże. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Tarak i inni szefowie nie chcą więcej tracić kredytów. I ludzi. To jakiś twardy zawodnik? Ilu przywódców najemników bierze udział w ataku? Tarak dowodzi błękitnymi słońcami, ale operacje nadzorują wszyscy trzej szefowie. Jarod dowodzi zaćmieniem, a Garm krwawą hordą. Wszystkim trzęsie Tarak, choć inni nigdy by tego nie przyznali. Dziwię się, że w ogóle dali się namówić, ale widać bardzo chcą się pozbyć Archanioła. Strasznie dużo zachodu jednego gościa. Miał całą ekipę, ale załatwiliśmy ich. Teraz został sam. Ale ma jedną przewagę. To jego baza operacyjna i spodziewa się nas. Przygotował się na taki atak. Straciliśmy już przez niego wielu ludzi. Ciężko będzie go dorwać. To jak wykurzanie worcza z kanałów ściekowych. Ale dlatego robimy nabór. Jeśli ciągle będziemy posyłać na niego ludzi, w końcu go dopadniemy. Co mamy zrobić na miejscu? Jak się dostaniemy do Archanioła? Najemnicy powiedzą ci, kiedy będziecie na miejscu. Wiem, że wolni strzelcy trafiają do grup zwiadowczych. Mają atakować falami, żeby odwrócić uwagę Archanioła, kiedy my będziemy przedzierać się przez jego linie obronne. Więc idziemy na odstrzał. Jak ci się nie podoba, nie przyłączę się. Ale jeśli się spiszesz, masz łatwy zarobek.
Poza tym, jakie jest ryzyko, że zabije was wszystkich? Dokąd mamy iść? Idź do punktu transportowego przed klubem. Jeden z naszych chłopaków się tobą za... A, i zawołaj następnego. To tutaj można się zapisać? Nie jesteś za młody na najemnika? Jestem w sam raz. Dorastałem na Omedze. Umiem posługiwać się bronią. Archanioł też. Umiem sobie radzić. Poza tym właśnie wydałem 50 kredytów na ten pistolet i chcę z niego skorzystać. Twoja forsa. Hej, co? Zaufaj mi, później podziękujesz. Cenna rzecz. Nie znam kapitana Gavorna. Czemu miałby mu coś mówić? Nie ufać ci! Powiedzieć Gavornowi, że znamy jego sztuczki. My dzisiaj nikogo nie zabili. Ja też nie. Nie znam kapitana Gavorna. Czemu miałby mu coś mówić? Odejdź! Za dużo mówić! Zbiry Gavorna więcej nie dostaną! Idziemy! Miło się rozmawiało. Koniec gadania! Znamy sztuczki Gavorna! Idziemy! Witam. Może interesuje cię sprzęt z odzysku? Cały zysk odkładam na zakup biletu, żeby się wydostać z tej przeklętej skały. Kupuję dużo części i sprzętu. Może się jakoś dogadamy. Wyglądasz na porządną osobę, ale nie piśnij o tym ani słowa Harutowi. Oczywiście. Umowa stoi. Może chociaż tobie w końcu coś sprzedam. Muszę iść. Zajrzyj do mojego kiosku. Może znajdziesz coś dla siebie. No i dziękuję.
Mam do wykonania misję. Mam nadzieję, że jesteś gotów. Archanioł zdziesiątkował wolnych strzelców. Mogę zaczynać w każdej chwili. Wsiadaj. Wreszcie przysłali kogoś, kto zna się na walce. Powiedzieli ci, na co się porywamy? Werbownik był mało konkretny. Mielibyśmy mało chętnych, gdyby każdy znał prawdę. Archanioł zaszył się w budynku na końcu tego bulwaru. Ma korzystniejszą pozycję, a jedyna droga do środka prowadzi przez odsłonięty most. To strefa śmierci. Na szczęście jest już zmęczony. Popełnia błędy. Niedługo go dorwiemy. Macie jakiś plan? Niewielki oddział przeniknie do kryjówki Archanioła, ale w tym celu musimy odciągnąć ogień. I to jest nasza działka? Właśnie. Będziesz w oddziale dywersyjnym. Przejdź prosto przez most i zajmij Archanioła, żeby oddział infiltracyjny mógł go zajść od tyłu. To mi wygląda na samobójczą misję. Mniej więcej. Ale wyglądasz na kogoś, kto sobie poradzi. Idź bulwarem do trzeciej barykady. Porozmawiaj z sierżantem Katką. Da ci znak do ataku. Poszukam sierżanta Katki. Dobry pomysł. Uważaj na bulwarze. Archanioł zabił tam już dziesiątki ludzi. Do środka pewnie się dostaniemy, ale z powrotem może być ciekawie. Najpierw postarajmy się go znaleźć. W takim razie idziemy z najemnikami. Śmigłowiec i ciężkie mechy mają dużą siłę ognia. Osłabcie je przed wyruszeniem, żeby zwiększyć swoje szanse. Kiedy ruszy pierwsza fala, potrzebujesz czegoś? Dowodzisz zaćmieniem? Sam na to wpadłeś? Jestem Jarrod. Dowodzę zaćmieniem na Omedze. Czego potrzebujesz, wolny strzelcu? Więc cały atak oparty jest na oddziale infiltracyjnym? To plan Taraka, nie mój. Nie chce już tracić swoich ludzi, więc wypycha naprzód wolnych strzelców. Archanioł nigdzie się nie wybiera, więc nie zaszkodzi spróbować. Kto wie, może ci się poszczęści. Pójdę już. Dobry pomysł.